Mówiłem, że obejrzał? Mówiłem, że się spodoba? No i spodobało się, tylko to z tego. Teraz trzeba będzie nagrać drugi odcinek. No właśnie. Nie wspaniałe? Doskonałe. Naprawdę doskonałe. Znowu będę musiał do nich gadać. Dobra, już spokój się. Chodź siadaj i lecimy z kolejnym. Wyświetlenia muszą trwać. Dobra, już. Niech ci będzie. Zadowoleni? Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku nauczyłem was mniej więcej, jak przechodzić z pamięci pierwszy poziom. To znaczy, że nie potraficie robić nic tak naprawdę w tej grze. Jedyne, co wiecie, to który przycisk w dokładnie którym momencie macie wciskać. Także może się robić wesoło. Szczególnie, że drugi level to już jest ogromna zmiana formy. Jak widzicie, mamy tutaj widok zza pleców. Poruszamy się w lewo, w prawo. Przed sobą mamy elektryczny płot, który generalnie będzie nam robił krzywdę, jak spróbujemy wcisnąć strzałkę do góry, więc nie wciskamy strzałki do góry. Okej? Okay? Okej. Okay. Żeby przejść ten level, zadanie nasze jest proste. Tutaj macie takie śmieszne rzeczy. Jedne z nich to są działka prostokątne i drugie to są power cell'e, takie kółka. Te kółka niszczymy, pozostałe ignorujemy, poza jednym, może dwoma przypadkami będę o nich mówił w międzyczasie, tak? Tak. Naszymi przeciwnikami, poza działkami na ścianie, będą biegający dookoła przeciwnicy zieloni. Pierwszy ważny tip. Nie skaczemy w tym poziomie. Tak jak poprzednio staraliśmy się jak najmniej skakać, żeby nie ryzykować utratą zdrowia, tak samo zrobimy tutaj. Staramy się nie skakać. Za to jak najdłużej leżcie na ziemi. Generalnie 90% rzeczy nie jest w stanie was dotknąć, jeśli leżycie na ziemi. Wszystkie te białe pociski, one przelecą nad wami. Nie ma najmniejszego problemu. Także leżcie na ziemi. Ok? Jeśli nie złapaliście bonusu R, który był w poprzednim poziomie, mówiłem, żebyście go zignorowali, bo nie jest aż tak potrzebny, to tutaj na pierwszym ekranie macie czerwonego gościa, który wypuści wam bonus R. Złapcie sobie go. Czemu nie? To akurat jest całkiem pro. Jak już złapaliśmy ten bonus, udajemy się na wysokość dokładnie tego kółka, kładziemy się na ziemi i jeśli akurat żaden pocisk nie leci w naszym kierunku, z tych białych pocisków, które tam, no dużo ich tam lata generalnie, jeśli żadnego białego pocisku nie ma na ekranie, na kursie kolizyjnym z naszą postacią, to wstajemy, strzelamy parę razy, dopóki nie pojawią się białe pociski, chowamy się i ekran przejdziemy, jak tylko rozwalimy baterię. Tak, lecimy. Co do bonusów już się dogadywaliśmy. Mamy drugi ekran, na drugim ekranie bonusem jest M, więc ignorujemy to, nie potrzebujemy tego, umiemy wciskać przycisk szybko. Zaraz jak tylko pojawiacie się na drugim ekranie, lecicie na jego lewą stronę, zanim pojawią się jacykolwiek zieloni, którzy zaczną do was strzelać i znowu kładziecie się. Dlaczego na lewą stronę? Bo po prawej jest działko, to nas nie interesuje. Po lewej jest power cell. Kładziemy się tam, jak nie ma pocisków, wstajemy, strzelamy. I mamy ekran zrobiony. A, tak, jak już rozwalicie power cell, to trzeba wcisnąć strzałkę do góry, tą, której wcześniej nie wciskaliśmy, także to... Nie wierzę, że muszę to mówić, naprawdę, ale... Tak, tak się przechodzi między ekranami, okej? Okay? No i kolejny ekran. Na tym ekranie, zgodnie z moją lepszą wiedzą, nie ma bonusów. Przynajmniej ja żadnych nie pamiętam, także nie ma co czekać na czerwonego. Za to uwaga! Teraz uwaga! Pojawia się nowy przeciwnik. Generalnie, oto jest ten. On tak drobi, nie? Robi taki kroczek. On będzie rzucał granatami. Te granaty są w stanie nas trafić jak leżymy, więc już nie jesteśmy idealnie bezpieczni. Ale nie martwcie się. Jeśli macie eskę, prawda? Nie straciliście jej. Postępowaliście zgodnie z moimi radami, nie zginęliście ani razu jeszcze, tak? Macie eskę? No to jeśli macie eskę, to strzelanie szybko powoduje, że on generalnie nie zdąży rzucić granatów w miejsce, w których wy stoicie. Więc po prostu strzelajcie. Tylko strzelajcie w taki specyficzny sposób. Uwaga, trzeba klikać w rytmie, a nie jak najszybciej. Ale spokojnie, myślę, że dacie radę, chyba. No i jeśli strzelamy w tym rytmie, żeby wystrzeliwać 5 pocisków w jak najszerszej konfiguracji, wtedy ten gość nas nie trafi, nie rzuci tym granatem. Ale jeśli już da radę rzucić, jeśli jesteście na tyle beznadziejni, że nie jesteście w stanie tego zrobić dobrze i ten gość rzuci w was granatem, to po prostu odsuńcie się kawałek w jedną lub w drugą stronę. Broń Boże, nie podskakujcie. Proszę. No jak to już mamy za sobą, jak widzicie, power cell jest na dole, także kładziemy się, strzelamy, koniec power cella, lecimy do następnego pomieszczenia. Od razu zaznaczam, w tym pomieszczeniu bonusem jest M, także po raz kolejny go ignorujemy. Nie ruszać. Pojawia się też, uwaga, dodatkowy przeciwnik, słuchajcie. Ten przeciwnik to są beczki, które będą się wysuwać z tych takich dziur na samym dole pod power cellem, widzicie te dziury? Z tych dziur będą wylatywać beczki, będą lecieć w naszą stronę. Jedyne co musimy zrobić, naprawdę przyrzekam, to jest położyć się i strzelać do nich. Jak macie eskę, to jest ona wystarczająco szeroka, żeby pozbyć się tych beczek, które by was zabiły. Spokojnie, nic się wam nie stanie. Leżcie dalej. Także robimy to co zwykle. Jak widzicie biały pocisk, to leżymy. Jak nie widzicie białego pocisku, to stoimy, strzelamy do power cella, power cell wybucha, lecimy dalej. I pewnie myślicie sobie teraz, Boże, co to jest? Co to jest takie wielkie świecące?
Otóż to jest główny power slot. Jesteśmy już w ostatnim pomieszczeniu tego poziomu. Spokojnie. Oczywiście pomieszczeniu przed bossem, ale nie będę was jeszcze straszył, bo to będzie dramatyczne. Niestety nie pamiętam, jaki tu jest bonus, ale macie eskę, więc się tym nie przejmujemy, tak? Musicie mieć tą eskę. Musicie ją mieć. Ja wam nie pomogę, jeśli nie będziecie mieli eski. Wiecie to? Dobra, niszczymy duży power cell, tak jak niszczyliśmy wszystkie poprzednie. Przeciwnicy żadni nowi się tu nie pojawiają, po prostu leżymy, podnosimy się, strzelamy. Leżymy, podnosimy się, strzelamy. Załapaliście? Jesteście teraz w tym momencie. W tym momencie wciskacie strzałkę do góry, żeby wejść do pomieszczenia i jak tylko wasza postać podskoczy, tak żeby wejść, to lecimy na prawo, bo boss zaraz wystrzeli i was zabije. Także lecimy na prawo i ustawiamy się, uwaga, w taki sposób. Próbujemy wyrównać linię naszej broni z linią, no tą taką rurą, która jest po prawej stronie bossa. W ten sposób ten boss nas nie trafi. Jesteśmy tu kompletnie bezpieczni na ten moment, możemy złapać oddech i już wam wyjaśniam, co robić dalej. Teraz, jeśli wszystko poszło dobrze i nie zginęliście, trzymam kciuki, jak coś, to po prostu zacznijcie od początku. Ja nie będę wam pomagał, jak wy giniecie. Robię te rzeczy na tyle proste, że możecie nie ginąć, ok? Jak stoimy już w tym bezpiecznym miejscu, możemy teraz strzelać w taki sposób, jaki wam pokazałem wcześniej. Ten rytmiczny. Wiem, że on jest dla was trudny, ale róbcie to. Klik, klik, klik. Potem ostrożnie, między strzałami, damy radę za jednym razem, przechodzimy na lewą stronę, dokładnie w takiej samej pozycji. Wyrównując broń z rurą. No jak już mamy to zrobione, to boss jest praktycznie pokonany. Mamy nadzieję, że już sobie poradzicie. Teraz wystarczy, stanąc na dosłownie samym środku mapy, zacząć strzelać szybko, żeby rozwalić dwa ostatnie kółka. Pojawi nam się stateczna faza bossa. Ta faza to jest to kółko, które będzie się poruszało w prawo i w lewo, w prawo i w lewo i będzie strzelało takimi obręczami. Generalnie te obręcze bardzo łatwo się niszczy, mając eskę, a macie ją, prawda? Powiedzcie, że ją macie. Jeśli ją macie, stoicie na samym środku, strzelacie tak synchronicznie, jak wam mówiłem, żeby jak najszerzej się rozstrzelać i za każdym razem, jak takie kółko się pojawi, to kółko zostanie zniszczone. Generalnie prosty bossik, strzelamy w ten sposób, on zginie i lecimy do kolejnej mapki. Boże, to też muszę im tłumaczyć. Jesteśmy w kolejnej mapie, to jest mapa znienawidzona prawdopodobnie przez wszystkich graczy kontry. Dlaczego? Bo to jest pierwsza mapa, gdzie tak naprawdę podnosi nam się poziom trudności. Tak, wiem, już się boicie, już panikujecie, nieważne. Lecimy z tym. Najważniejszym trudnym elementem tej mapy, uwaga, nie spanikujcie, błagam, nie panikujcie, jest to, że będą się pojawiali przypadkowo przeciwnicy z prawej i lewej strony. Oni będą potrafili tam wychodzić. Wy już umiecie wciskać przycisk do strzału, więc jak widzicie przeciwnika, to po prostu go zestrzelcie. Ale nie panikujcie, jeśli nie jest na waszym poziomie, ci przeciwnicy nie skaczą, nie zrobią wam krzywdy. A, i to jest właśnie ważne, bo ten level gramy góra-dół. Tak. Nie używaliśmy w pierwszym i drugim poziomie w ogóle skakania. Teraz będziemy skakać nagminnie. Te półki, które tu widzicie, będziemy musieli wchodzić na górę po tych półkach. Ale spokojnie, to jest w miarę bezpieczne. Ja wam wszystko pokażę, trzymajcie się. Trzymajcie się foteli, bo to będzie dobra jazda. Wchodzicie tymi półkami powoli, zawsze idąc bliżej środka, ale lewą stroną. Tak? Potem widzimy takie kamienie, one będą spadać, one nas zabijają. Generalnie staramy się iść tak, żeby żaden z tych kamieni nie stanowił dla nas zagrożenia. Czyli półkami, po prostu, odpowiednio, pomiędzy tymi kamieniami. Spokojnie, to chyba nie jest takie trudne, co? No i teraz tak, ten bonus to F. F ignorujemy, najgorsza broń w tej grze, poza L-ką dla was przynajmniej, która jest bardziej precyzyjna. Teraz na lewą stronę. Musimy przejść pod tym spadającym kamieniem, ale jest wystarczająca przerwa, chyba żebyście nawet wy sobie dali radę, co? Dacie radę? Dacie radę? Gi. To jest L. Nie bierzcie. Kropka. Teraz macie dwie opcje. Albo wskakujecie sobie na półkę, na której było L. Można się tam spokojnie położyć, strzelić i ten czerwony gość zginie. Albo, tak jak tu widzicie na nagraniu, możecie już na tej półce, będąc zupełnie bezpiecznym, bo on nie strzela w tę stronę, strzela tylko w 8 kierunków, nie jest w stanie strzelić pod kątem w taki sposób, żeby was tutaj zabić. Możecie strzelić pod kątem, tak jak ja to tu zrobiłem, i go zabić. Nie polecam, bo trzeba wcisnąć aż 3 przyciski na raz, co jak wiem jest poza waszym zasięgiem, ale może powoli warto się uczyć tych skilli, bo przy okazji późniejszych leveli mogą się przydać, co? Chodząc bliżej, widzimy taką plamkę na wodzie, nie? Ta plamka to jest przeciwnik. Ten przeciwnik wyskoczy nam, jak będziemy na odpowiedniej wysokości. Więc teraz nauczę was najbardziej skomplikowanego skilla, jakiego będę was w stanie nauczyć w trakcie tej serii. No niestety ten skill nam się przyda akurat w tym poziomie, więc już teraz muszę go poruszyć. Uwaga! Jesteśmy na tej półce. Na pierwszej półce ponad typem. On się wtedy jeszcze nie pojawia. Pojawi się, jak teraz podskoczymy. O co chodzi? Naszym skillem, którego chcę was nauczyć w tej chwili, trzymajcie się foteli, to jest podskoczenie. Musicie podskoczyć i od razu strzelić w prawy dolny róg ekranu. A co za tym idzie, wciskamy skok, strzałki w dół i w prawo i strzał.
W ten sposób od razu wystrzelimy w momencie, jak on się pojawi i zabijemy go zaraz za pierwszym razem. Jeśli dobrze to zrobimy w odpowiednim tempie, to on nie wystrzeli. Generalnie w ten sposób możemy się go bardzo szybko pozbyć, nie ryzykując niczym. Spokojnie lecimy dalej. Kolejnym przeciwnikiem jest zaraz wyżej takie działko. To działko już znamy, ono się kręci, strzela w 8 stron, bla bla bla, jak każdy przeciwnik tutaj. Zatem uwaga, mamy eskę, mamy tą półkę, stajemy na tej półce, strzelamy z tej półki i działko ginie. Fajnie? No. Dobra, dobra, dobra. To jest najistotniejszy moment tego poziomu. Zostańcie ze mną teraz, kupcie się, wysilcie wszystkie swoje 3 komórki mózgowe, inaczej wam nie pomogę. Lecą tutaj 2 bonuski. Z prawej strony macie R, nieważne jest. Z lewej strony macie B. To B jest bardzo, bardzo potrzebne. Czekamy, aż ten bonus będzie na odpowiedniej wysokości, to znaczy przeleci już nad nami, będzie mniej więcej tu. I należy w tym momencie podskoczyć i strzelić do góry. On się wtedy zatrzyma na tej półce wyżej. Jeśli zatrzyma się na półce nad nami, to wiemy, że to jest to miejsce. Tak musi być, naprawdę. Tu miałem się nie wtrącać, ale pomyślałem, że możecie tego nie wiedzieć. Te 2 ogniki, to one generalnie robią nam obrażenia, więc nie wejdźcie w nie. Trzeba przeskoczyć tak ładnie nad nimi, pomiędzy nimi, tam na drugą stronę mostu. No i kolejne działko. Już wiem, jak sobie z nim radzić. Stanąć na półce, gdzie nie będzie w stanie nas trafić, to jest ta półka albo ta wyżej, tylko z tym, że ta wyżej, na tej wyżej będziemy musieli się położyć. Ale tak czy tak, stajemy albo się kładziemy, strzelamy, działko nas nie trafi. Działko zginie, jest gi. To B, jeśli dobrze kojarzycie, bo słuchaliście mnie, a nie jedliście popcorn i gapiliście się w ścianę, jak oglądaliście pierwszy odcinek, jest po to, żebyśmy byli przez chwilę nieśmiertelni. Ta chwila tutaj, w tej grze, trwa dość długo, więc chcemy przejść jak największą część mapy danego poziomu właśnie na tym B. To zróbmy. Łapiemy teraz B i lecimy jak najszybciej. Co istotne, są tutaj takie ruchome platformy, na nie trzeba wskakiwać. Także wskakujemy na jedną, skaczemy dalej szybko, potem na drugą i wyżej. Ja wiem, że wy widzicie, ja na tym filmiku dużo strzelam w trakcie, ale to B nie wymaga od nas żadnego strzelania. Możemy pomijać wszystkich przeciwników, bo nic nie jest w stanie nas trafić. Także używajcie tylko skoku, bo ja wiem, że będzie problematyczne dla was strzelanie jednocześnie. Po pierwsze, ten bonus, który tu jest, to jest eska. Jeśli nie macie teraz eski, nie wiem jakim cudem, bo bez eski myślę nie poradzilibyście sobie z dojściem tutaj. Nasze B może nam wygasnąć w 2 miejscach. Jednym jest to, drugim jest to. W zależności od tego, jak dobrze sobie poradziliśmy z raszowaniem, tak? Jeśli zdechnie nam wcześniej, zakładam, że zdechł wam wcześniej, bo nie umiecie tak dobrze skakać, czy płynnie przechodzić pomiędzy platformami, to musimy się zatrzymać w tym miejscu i wyczyścić całe nasze przedpole. Chyba nie muszę wam przypominać, że nie łapiemy tego M. Nie łapiemy go. Nie łapiemy tego M, wskakujemy na tą platformę i idziemy dalej. No i tu już na tych półkach nie mam za wiele do powiedzenia. Przeciwnicy pojawiają się randomowo, ale generalnie no, nie są dość trudni, więc po prostu zróbcie po jednym skoczku, sprawdzajcie gdzie są, zestrzeliwujcie ich i skaczcie wyżej. Tu jest dość prosto, naprawdę powinniście sobie poradzić. Musicie być prawdziwymi ułomami, jeśli umrzecie. No i jesteśmy na najwyższej półce, a to oznacza... bossa. A tym bossem jest nie kto inny, jak wielka statua z kosmity. Nie wiem, coś. Nie interesuje mnie lore tej gry. Kogo interesuje? Trzeba ją przejść. Generalnie on jest straszny, bo ma mackę z lewej, mackę z prawej, te macki strzelają ogniem. Ja wam coś pokażę. Jak zwykle. Tym razem to nie jest bulletproof strategia. Jesteście zagrożeni utratą życia, więc musicie się skupić na tym, co mówię teraz. Na tyle, żeby przeżyć, okej? Dobra. Ustawiamy się totalnie po lewej. Dlaczego? W ten sposób lewa macka nie jest w stanie wystrzelić tego ognia w taki sposób, żeby nas trafić. Będzie w stanie wystrzelić tylko pionowo w dół, co jej nie pomoże. Natomiast gorsza sprawa jest z prawą macką. Prawa macka jest w stanie nas trafić. Prawa macka może wystrzelić taki ogień, że poleci prosto w nas. Jedyne co musimy zrobić, to podskoczyć w odpowiednim momencie. Nie zmieniajcie swojej pozycji. Podskoczcie w odpowiednim momencie. Ten boss w pewnym momencie zaczyna jeszcze strzelać ogniami z paszczy. I to 3. Każdy trochę w innym kierunku. Także uwaga. Jeśli zabijemy tę matkę wystarczająco szybko, ten boss nie zdąży zacząć strzelać z ust. I zdążymy przebiec na prawą stronę. Teraz będzie trzeba trochę pounikać ognia. Niestety, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Nie potrafię z tym nic zrobić. Będziecie musieli się po prostu nauczyć. Boże, nam no, się musieli czegoś nauczyć. Uwaga. Ustawiamy się tak, żeby nasza broń miała równą, patrząc w górę, równą linię z tą taką ładną rurą, którą tu widzicie. Jeśli się tak ustawimy, ten gość nie będzie w stanie nas trafić i będziemy mogli po prostu strzelać w górę, żeby go zabić. No prościej się nie da, naprawdę. Po prostu teraz stoimy, strzelamy, on ginie, lecimy do następnego levela.
Tutaj chyba nie muszę za dużo tłumaczyć. Znowu level, w którym widzimy się z zapleców, znowu elektryczne ogrodzenie, znowu przeciwnicy. Będzie tylko coś, czego wcześniej nie było. No i już w pierwszym pomieszczeniu widzicie, o czym mówiłem. Będzie gość, który rzuca teraz beczkami. No tylko, że to jest dokładnie to samo, co widzieliśmy wcześniej. Beczki lecące z podłogi. Także mając eskę po prostu strzelamy synchronicznie. Mówię tak, jakby to było dla was takie proste. Po czym możemy zająć się głównym problemem. Teraz rzeczy są pochowane za takimi świecącymi płytkami. Te płytki trzeba najpierw zniszczyć, żeby dobrać się do rzeczy. Niszczymy to, potem niszczymy rzecz. W pierwszym pomieszczeniu ogniwo energetyczne jest w środku. Robimy to co zwykle. Kładziemy się na środku. Jak nie ma pocisków na ekranie, strzelamy do ogniwa. Oczywiście musimy też zwracać uwagę na te beczki. Jak one zaczynają lecieć w naszą stronę, to kładziemy się i strzelamy. No ale to chyba nie jest jakiś rocket science, nie? Dacie sobie radę? Powiedzcie, że dacie sobie radę. I przypominam o niewciskaniu strzałki do góry, żeby nie nadziewać się na elektryczne ogrodzenie, a potem wciskaniu strzałki do góry, żeby iść. Ja wiem, że to dla was skomplikowane, ale to akurat nie jest rzecz, którą chyba muszę tłumaczyć, co? Może muszę? Dobra, w następnym pomieszczeniu mamy 4 ogniwa energetyczne na ziemi, także lepiej, bo możemy leżeć cały czas. Wiem, że kusi, bo pierwsze dwa otwierają się na samym środku, ale nie. Przesuwamy się lekko w lewo, kładziemy na podłodze tak, żeby strzelać w lewe i drugie od lewej. I niszczymy te dwa najpierw, strzelając synchronicznie albo niesynchronicznie, no już jak wolicie w tym wypadku. Po prostu starając się zabijać wszystko, co potencjalnie może w nas polecieć. Potem przesuwamy się w prawo, kładziemy i robimy dokładnie to samo. Wystarczająco proste. A no i oczywiście pamiętamy typ od granatów. Strzelamy synchronicznie, żeby on do nas nie wystrzelił. Git, git. A no i oczywiście zapomniałem wspominać o bonusach, ale... Błagam, nie będę o nich wspominał. Zignorujmy je w tym poziomie. Jest jedno miejsce, gdzie przydatny będzie bonus. To wam powiem, dobra? Kolejne pomieszczenie, kolejne dwie płytki ochronne. Tym razem musimy stać, żeby je zniszczyć, więc uwaga, stosujemy starą taktykę. Połóż się, wstań, strzelaj. Tylko pamiętajcie, że nie może być białych pocisków na ekranie, bo wtedy zginiecie. Białe pociski nas zabijają. Ignorujemy to działo na górze, poza tym, że oczywiście musimy unikać jego strzału. No i oczywiście niszczymy też beczki na dole. No już prościej się niestety nie da, przepraszam. Nie możecie zamknąć oczu i się wyłączyć i słuchać mojego głosu i grać. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Kolejne pomieszczenie to moim zdaniem jest żart. Generalnie mamy dwa ogniwa, znowu na dole, więc po prostu kładziemy się i strzelamy. Kropka, koniec. Nie będę nic więcej mówił. Tak, wiem, złapałem B, ale ignorujemy B. Nie są nam potrzebne B w tak prostym poziomie jak ten. Dajcie ze siana. W następnym pomieszczeniu kółka są z lewej i prawej. Chyba nie muszę tego powtarzać, czy muszę? Idziemy na lewo, kładziemy się, strzelamy. Idziemy na prawo, kładziemy się... Dobra robota, tato! Strzelamy, już dajcie spokój. Bo zapamiętaliście to po tylu razach, ile to powtarzałem, nie? Już drugi taki sam poziom. A, na to pomieszczenie szkoda ryja szczępić. Ale jak chcecie, to jest tu S. Jak go nie macie, to możecie go wziąć. No i teraz uwaga, killer. Pomieszczenie, w którym trzeba użyć skoku. Ten power cell jest na górze, więc żeby cokolwiek tutaj zrobić, będziecie musieli podskakiwać. Także leżymy, jak nic nie ma, podskakujemy, strzelamy. Co jest istotne, to jest pierwszy raz, kiedy wam to powiem, i ostatni. Tutaj warto zniszczyć to działo na samym środku, no bo po prostu ono będzie do nas strzelać i będzie przeszkadzać w podskakiwaniu. Więc na początek strzelajcie szybko, zniszczcie to działo, potem zniszczcie power cell, podskakując i strzelając. Może jest jakaś łatwiejsza opcja? Jest jakaś łatwiejsza opcja? Nie ma! Sami słyszeliście. No i finałowe pomieszczenie, tak proste jak poprzednie. Poprzednie finałowe pomieszczenie z levela drugiego, także to co, no to... kucać, strzelać, let's go. No i teraz tak. Bosik tutaj jest tak samo problematyczny jak ten z pro levela drugiego, bo trzeba zareagować od razu, żeby nie zginąć. Jak zwykle mamy okrągłe kółka, które trzeba zniszczyć, żeby rozpocząć drugą fazę. Działo na samym środku, ale teraz jeszcze będą się pojawiać przeciwnicy, którzy będą przebiegać z prawej i z lewej. Generalnie bardzo denerwujący bosik. Zaraz jak tylko się pojawiamy na bosie, to musimy się przesunąć lekko w prawo lub w lewo. Ja zawsze praktycznie przesuwam się w prawo, żeby działko nas nie trafiło, bo strzela też pionowo w dół. Nie polecam. Bardzo kusi, żeby to działko zabić szybko. Oczywiście. Więc strzelać jak najszybciej, ale nie. Używamy strzelania synchronicznego, żeby strzelać szeroko. Zaraz przybiegną nam z boku tacy pomarańczowi, brązowi, w zależności od telewizora panowie. I ci panowie będą chcieli do nas strzelać. Jeśli będziemy strzelać synchronicznie, to większość z tych panów zginie. Tych bliżej będzie można wykończyć tak po prostu.
Następną falą nie są strzelający, a skaczący. Skaczącymi jest dużo łatwiej, bo można po prostu strzelać i ich zabić, bo oni nie do nas nie wystrzelą, a za to będą próbowali zejść na dół, tylko nie zdążą, bo zdążymy ich zabić. Mamy w końcu S, prawda? S jest wszechmogące. Pamiętajcie o tym. No i wtedy zaczyna się druga faza. Po raz kolejny to, co musimy zrobić, to stanąć na samym środku i strzelać synchronicznie. Ci przeciwnicy będą puszczać na nas takie bąbelki. Te bąbelki, uwaga, one będą takie pseudosterowane, więc będą strasznie dla was przerażające. Nie panikujcie. Błagam, nie panikujcie. Ja naprawdę wiem, co robię. Zaufajcie mi. Stoicie na środku, strzelacie synchronicznie do góry. Większość tych bąbelków wtedy pęknie. Naprawdę praktycznie nic wam się nie stanie, ale... Uwaga, uwaga teraz, uwaga. Może się zdarzyć, że jakiś bąbelek przeleci, widzicie, przelatuje, nie? On sobie przeleciał, ale on nie jest tak sterowany, jak wy myślicie. On jest bardzo kiepski w tym, co robi, prawie jak wy. Także będzie leciał w bardzo specyficzny sposób i należy jedynie skoczyć w odpowiednim momencie. I nic nam się nie stanie. Może się tak zdarzyć kilka razy w trakcie tej walki. Ta walka trochę potrwa, bo strzelamy synchronicznie. Starałem się wam dać to bezpieczne rozwiązanie, nie szybkie. Więc no, co ja wam poradzę? Musicie tak robić, unikać do czasu, aż boss zginie. A wtedy kończymy level 4 i lecimy do następnego odcinka.